kilka słów o tej inwestycji. Jesteśmy, jak wspomniałem, przy drodze, przy ulicy Gminnej i otwieramy dzisiaj dwie ulice tak naprawdę. Dwie ulice z tego względu, że mamy też, no tak się zbiegło, że wykonanie, realizacja tych inwestycji, ona była mniej więcej na tym samym terminie. To jest jeden powód, a drugi to jest też ten sam wykonawca, który wymieniony, czyli firma Ewy Mateusz Niemczuk. Dlatego otwieramy dzisiaj te dwie drogi, które są ważne dla mieszkańców gminy Janów Podlaski. No i jakby też, jak zawsze, jedną z kluczowych, czy jeśli nie najważniejszą potrzebą mieszkańców jest zawsze przygotowanie tych dróg do takiego użytku, do ruchu, no i doprowadzenie do takiego poziomu XXI wieku, nazwijmy to, bo kto pamięta, no to było tutaj nierówno, były doły, błoto, a w tej chwili wygląda to bardzo dobrze. Chciałbym jeszcze powiedzieć może w kilku zdaniach o tym, co zostało tutaj zrobione z tego miejsca. Czyli zakres rzeczowy ulicy Kwiatowej to jest 485 metrów nawierzchni. Jak widzimy, obie drogi zostały wykonane w technologii kostki brukowej, jeśli chodzi o nawierzchnię. Szerokość to jest 5,5 metra, obustronne pobocza gruntowe, dalej kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa, zjazdy na posesję z kostki brukowej, no i oczywiście oznakowanie zarówno pionowe, jak i poziome. Przy ulicy Kwiatowej wartość robót budowlanych to jest 1 648 000 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 824 522 zł i dofinansowanie pochodziło ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dwa zdania jeszcze o ogrodowej, ja już nie będę powtarzał zakresu tego, jedynie tutaj różnica jest taka, że jest jeszcze włączenie do drogi wojewódzkiej numer 698. Zakres jest dokładnie ten sam. Ta droga z kolei ma 162 metry, tak, czyli od ulicy Brzeskiej jest krótsza, stąd wartość inwestycji 638 tysięcy zł, z czego kwota dofinansowania 265 826 zł. Drogi te zostały odebrane. Dzisiaj możemy cieszyć się już i by upamiętnić tylko otwarcie tej drogi poprzez przecięcie wstęgi. Dodam tylko, że oczywiście jako wójt gminy Janów Podlaski miałem okazję już kończyć tą inwestycję, a inicjatorem był mój poprzednik, czyli pan Leszek Fedczuk, którego tutaj dzisiaj gościmy z przyjemnością. Mamy w tej chwili już zabezpieczone środki na projekty do dróg. Tak naprawdę no, w Janowie nie mamy już dużo dróg do skończenia. To została nam ulica Pilarki, którą też będziemy na pewno projekt realizować. No i oczywiście to, że w Janowie większość tych dróg, czy prawie wszystkie już są skończone, no to jesteśmy w stanie wyjść już poza Janów, czyli łącznik między Nowym Pawłowem a Bublem Granną. To jest dalej Jakówki i Romanów, kolejny odcinek drogi. No i oczywiście Ostrów, Błonie. Te wszystkie wymienione drogi będą projektowane, no i z czasem, myślę, że w tej kadencji, a jestem raczej tego pewien, realizowane. Oprócz tego, że są drogie, to mają jeszcze jedną cechę, łączą ludzi, poprawiają warunki życia. I nasza poprzednia rada skupiła się w zasadzie głównie na budowie, nie może nie przede wszystkim na budowie dróg, ale postawiliśmy sobie takie zadanie, że spróbujemy wybudować jak najwięcej dróg po to, żeby ludzie chcieli w Janowie mieszkać. Jak widzimy, ta droga, ulica, przepraszam, nie jest jeszcze w pełni zamieszkała, ale dzięki temu, że powstała ta droga, te inwestycje będą się naprawdę, te domy będą pojawiały się jak grzyby po deszczu i o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie w Janowie mogli się osiedlać. I jest to jedna z 9 ulic rozpoczętych za naszej kadencji. Wybudowaliśmy Polną, Przemysłową, Cichą, Łosowicza, Bandosa, Remont Bialskiej i te 3 ulice, mamy te 2 i jeszcze jedna w trakcie realizacji. I to, drodzy Państwo, powoduje, że ten nasz Janów naprawdę pięknie. Ja myślę, że
nowa rada na pewno będzie kontynuowała, bo wiemy, jak ważne, rozmawiałem z panem wójtem, jak ważne są drogi dla mieszkańców i jak ważne są dla rozwoju miejscowości. Także ja życzę, żeby mieszkańcom się dobrze z tej drogi korzystało. Tak jak wspomniał tu pan Gienio, ta droga jest solidnie wykonana, bo kiedy pan Gienio projektuje drogi dla Janowa, to każdy z wykonawców mówi: Boże kochany, a po coż a taka podbudowa? Ale drodzy państwo, podstawą są zawsze fundament. Jeśli jest fundament porządny, to i droga będzie służyła. I te drogi, które, tak jak wspomniał pan Gienio, 22 sztuki projektował w Janowie Podlaskim, to one do dzisiaj naprawdę nie były remontowane. I mam nadzieję, że ta droga będzie służyła mieszkańcom jak najdłużej. Życzę mieszkańcom, żeby czuli się tu bezpiecznie, a nowej radzie życzę, żeby również zrealizowała te inwestycje, które ma w planach, a wiem, że plany są piękne, a na pewno będzie to z korzyścią dla naszej miejscowości, bo chcemy, żeby Janów się rozwijał.